Piątym dzieli je 6 punktów, no ale miejsca sąsiednie, szczególnie miejsce gospodyń MKS Pedru Lublin, dość zaskakujące, ale zobaczymy, czy wskoczą dzisiaj na podium po dzisiejszym spotkaniu Lublinianki. Teraz czas na składy. Na parkiecie trwa już prezentacja, my prezentujemy składy w bramkach. W bramce Razum i Gawlik oraz Wdowiak. W polu z dwójką Olek, z trójką Balsam, z piątką Malowicz. Szóstka Szarawaga, 8 Więckowska, 10 Gęga, 14 Królikowska, 22 Tatar, 24 Nocuń, 33 Anastazjo, 39 Nosek, 55 Gadzina, 66 Rosiak, a trenerem MKS Superbu Lublin jest Kim Rasmussen. Teraz czas na skład Młynów Stoisław Koszalin w bramce z jedynką Zimny, z dwunastką Filończuk oraz 88 Krebs, a w polu z siódemką Mączka, 10 Zagrajek, 11 Haric, 17 Wołownik, 24 Kowalik, 27 Rycharska, 55 Nowicka, 57 Smolin, 71 Borysławska, 79 Andrzejczuk oraz 91 Somionka. Nowym szkoleniowcem, być może tymczasowym, Młynów Stoisław Koszalin jest Waldemar Szafulski, który zastąpił Adriana Struzika, który został odsunięty. Teraz pierwsza siódemka MKS Perły. W bramce Gawlik, na skrzydła Królikowska i Gadzina, na kole Szarawaga. Na środku rozegrania Rosiak, na prawym rozegraniu Malowicz, a na lewej stronie Gęga. A jeśli chodzi o Młyny Stoisław Koszalin, w bramce Krebs, na skrzydłach Wołownik Smolin, na kole Rycharska. Od prawej Zagrajek, Mączka i Andrzejczuk, tak reprezentuje się środkowa linia. Jeśli chodzi o parę sędziowską, to dzisiejsze zawody poprowadzą Andrzej Chrzan oraz Michał Janas. Obaj panowie przyjechali do Lublina z Tarnowa. Już za moment oni dadzą sygnał do rozpoczęcia meczu. Tak, teraz widzimy jeszcze na ekranie właśnie prezentację imion i nazwisk pary sędziowskiej. A my, drodzy Państwo, już za moment usłyszymy pierwszy gwizdek w spotkaniu kończącym 12. serię. To spotkanie nie zostało rozegrane w weekend, ponieważ Lublinianki grały w Lidze Europejskiej, ale może o tym kilka słów później. Obie siódemki już na parkiecie. Od środka rozpoczną Koszalinianki. No i nie ukrywajmy, faworytem w tym spotkaniu są oczywiście mistrzynie Polski. Grają na własnym parkiecie, no i powinny. Oczywiście to jest handicap po ich stronie, no ale nie zapominajmy, że dzisiejszy mecz jest okazją do rewanżu za mecz piątej serii, gdzie 16 października Koszalinianki były lepsze od MKS Perły. Już rozpoczęło się spotkanie. Koszalinianki w pierwszym ataku. Na środku rozegrania Anna Mączka, na prawym rozegraniu Julia Zagrajek, prawe skrzydło Wołownik, lewe rozegranie to Andrzejczuk, a na lewym skrzydle Lesja Smolin, Anna Mączka. Pierwszy rzut obroniony przez Weronikę Gawlik. Julia Zagrajek nie znalazła sposobu na bramkarkę z Lublina. Rosiak do Gęgi. No i rzut z lewego skrzydła. Joanna Gadzina wpisuje się na listę strzelczy. 1-0 już przed upływem pierwszej minuty dla MKS-u Perły. Już Koszalinianki budują atak pozycyjny. Zagrajek, Mączka, Andrzejczuk. Andrzejczuk. No i teraz już nie pomyliła się Julia Zagrajek. Wyrównała stan meczu w Lublinie na 1-1. Rosiak, Gęga, Gadzina. Malowicz,
Na razie spokojna wymiana piłki między rozgrywającymi. Tulikowska. Blisko błędu w ataku Malowicz, miała problem z chwytem. Rosiak, no i Rosiak zbiegła z prawego rozegrania i zdobyła drugą bramkę dla mistrzyń Polski. Borysławska, Mączka, no i piękny rzut z podłoża, znalazła lukę w defensywie lublinianek. I pierwsza bramka Anny Mączki. Ciekawe, czy znajdą sposób na nią lublinianki, bo w pierwszej rundzie, w piątej serii Anna Mączka rzuciła lublinianką aż 8 bramek. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie się prezentować Gęga, Malowicz, Rosiak. Gęga, rzut tylko w słupek bramki bronione przez Aleksandrę Krebs. 2-2. No i koszalinianki stałem przed szansą objęcia prowadzenia w tym meczu. Mączka, Zagrajek. No i Zagrajek nie chwyciła piłki. Nie była to trudna piłka do chwytu, ale błąd Julii. Bardzo prosty. I teraz już Gęga do Malowicz. I ta miała otwartą uliczkę do bramki. Koszalina nie miała problemu ze zdobyciem trzeciej bramki dla MKS. Andrijczuk kozłuje. Podanie do Mączki. Zagrajek. Wołownik. Na kole na razie właściwie zbiegła z koła Hanna Rycharska. Właśnie jeszcze pomaga Annie Mączce w rozegraniu piłki. Już na kole. Ustawiona obrotowa. No i z lewego skrzydła Lesia Smolin zdobywa trzecią bramkę dla ekipy z Koszalina. Drużyna gości pokonała ponad 600 km do Lublina. No zobaczymy, czy jak ta podróż daleka wpłynęła na zawodniczki gości. No ale już teraz w ataku MKS Perła, Gęga. Malowicz, Dorosiak i będzie rzut karny, bo faulowana była Więckowska. Przepraszam, Szarawaga oczywiście, tak. Szarawaga była faulowana, Kołowa była faulowana, a teraz już Marta Gęga. Na linii rzutów karnych, a Aleksandra Krebs w bramce. Zdecydowanie lepsza w tym pojedynku rozgrywająca z Lublina, 4-3. No i Marta Gęga, jeśli już mówiłem o najskuteczniejszej zawodnicze pierwszego spotkania w Koszalinie, Anna Mączka była najskuteczniejsza w ekipie z Pomorza, natomiast Marta Gęga w październiku rzuciła w Koszalinie 9 bramek. No i też zobaczymy, czy te zawodniczki też dzisiaj będą tak skuteczne. Rzut Andrijczuk po bloku, nie miała problemu ze złapaniem piłki Weronika Gawlik. A nad bramką rzuciła Malowicz, ale sędziowie cofają akcję do 9 metra. Będzie rzut wolny dla ekipy z Lublina. Szarawaga. No teraz już Gęga przy piłce. Gadzina. Na skrzydle Rosiak i Malowicz. Gęga, zmieniły się rozgrywające. Na środku Rosiak, no i z podłoża piękna bramka Aleksandry Rosiak. Jej druga bramka w tym meczu, 5-3. Prowadzą gospodynie. Wołownik do Mączki. Smolin, Borysławska, upomnienie. Malowicz obejrzała żółtą kartkę. Zagrajek w tym momencie na środku rozegrania zamieniła się z Mączką.
Hanna Rycharska ponownie opuściła koło, by wspomóc koleżanki w rozegraniu piłki. Anna Mączka. Julia Zagrajek. Będzie rzut wolny i wydawało się, że koszalinianki stracą piłkę w ataku, ale sędziowie cofnęli akcję do rzutu wolnego. Zagrajek, Mączka, Andrijczuk, przytrzymywana przez Malowicz, rzut wolny. Zagrajek, Hanna Rycharska, Andrijczuk, obok prawego słupka bramki bronionej przez Weronikę Gawlik. Gęga. Dynamiczny atak Malowicz, ale teraz już będzie spokojne rozegranie. Spokojny atak pozycyjny. Rosiak, Gęga. Malowicz. Gęga zbiegła na środek, a nawet na prawe rozegranie, ale i rzut obroniła Krebs. I teraz koszalinianki nie zdecydowały się na próbę kontry, będą budować atak pozycyjny. Na boisku pojawiła się Gabriela Haric na lewym rozegraniu. Na prawe rozegranie zbiegł Andrijczuk, Mączka na środku, Haric, Andrijczuk, podanie na skrzydło, ale rzut Wołownik niecelny. No i teraz już lublinianki, Rosiak na skrzydło do Królikowskiej, ta nie dała żadnych szans Krebs z prawego skrzydła. Piękny rzut, 6-3. A mamy już 9. minutę spotkania w Lublinie. Spokojnie rozgrywanie piłki przez ekipę z Koszalina. Andrijczuk. I będzie kara 2 minut. Gęga na 120 sekund usiądzie na ławce. Pierwsza kara w dzisiejszym spotkaniu. Lublinianki przez 2 minuty będą grały w osłabieniu. Zmiana w bramce w Koszalinie. Wbiega na parkiet Natalia, przepraszam, tak, dobrze, Natalia Filończuk. Będzie rzut karny. Za obronę w kole. Karnego wywalczyła Anna Mączka. I to poszkodowana będzie wykonywać rzut z 7 metra. A naprzeciwko Weronika Gawlik. I Weronika Gawlik. Nie dała się zaskoczyć z 7 metra ramkarka reprezentacji Polski. Ale w tym momencie podczas osłabienia usiadła na ławkę. MKS gra bez bramkarki, 6 zawodniczek w polu. Więckowska na lewym rozegraniu w tym momencie na parkiecie. Właśnie ona przy piłce. Malowicz. Rzut wolny. Szarowaga do Rosiak. Rosiak. Podanie do Malowicz. No i ona znajduje drogę do bramki. Druga bramka Dziudziny Malowicz, a 7 MKS-u. Lublinianki pomimo osłabienia zdołały wpisać się na listę strzelczyń i już przewaga gospodyń czterobramkowa. Borysławska trafiła w słupek, natomiast Wołownik nie zdążyła do tej piłki, która wyszła poza linię boczną. I lublinianki w kolejnym ataku.